Ja mu kurwa, ale dobry ten lód. Chwilka. Możecie zmieniać jakość. Możecie, dobra. Wszystko jest git. Sorry, że jem lód, ale jest wciul gorąco. Muszę się jakoś ochłodzić. Tak więc no. Dobry wszystkim. Z tej strony pygy. Niam kurwa. Tak więc no. Hej Pachacz B, hej Podkowal i Style Daddy, Ragnar 2 i Danielo 798. Hej wszystkim. Kurwa, co? Chwila, lagi? Nie, pominięte klatki, o. Lepiej, żeby były teraz niż podczas streama. Kurde. Tak też sorry, że tak tego loda jem akurat teraz, ale zacząłem i zapomniałem, że miałem zaraz streama zacząć i... W końcu to tylko pogadanka przed głównym tym daniem, więc no, można trochę nie być profesjonalnym. Ja pierdzielę, jak ja tęsknię za deszczem. Nie cierpię gorącej pogody. Hej, pyk, jest nasz Linkin Park. No raczej... pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, typu kto nie zna Linkin Park. Ale no, znam, nawet parę ich piosenek ogarniam. Ale tylko parę, nie? Hej, Dron PNG i Ruby-chan. Gram sobie w The Legend of Zelda Ocarina of Time na Nintendo 64? Czy na 3DS-ie? Hej, Rajdencja. I no. Co tam was słychać? Ja zaraz tego loda zjem, nie? Już niedużo zostało. Hej, trupi stalkerze. No. Dziś będziemy machać pilotami i napierdzielać w ściany. Bo druga edycja Shovelware'ów będzie. Hej, Burzumski. Hej, Tate. Hejka wszystkim i tak jak ja też nienawidzę cholernego gorąca spowodowanego przez pyto. No, ja kurde, u mnie ten... przez cały czas jak ludzie narzekali, że jest gorąco, no nie? To u mnie było tak, że raz wychodziło słońce, raz padał deszcz i to kilkanaście razy na dzień, no nie? I to było naprawdę denerwujące, bo jak było słońce... to wciul było gorąco, trzeba było okno otwierać, a jak deszcz padał, to trzeba było okno zamykać, bo inaczej by mi mój cały pokój zalało. Ech. A teraz no, od wczoraj właściwie... Nie, dzisiaj w nocy padał deszcz, ale... No, praktycznie cały czas jest słońce, jest duszno. 30 stopni, łofak. Hej Patelniuk. Hej Wuwej. Hej Jakub G, hej Sersunda NW, NW, czy NW będę mówił, jak tam u ciebie ciepło, w sumie nawet nie jestem pewien ile stopni jest tak naprawdę, bo a ja wiem, no, z 30 może będzie. Dobra, już ostatni kęs loda, mogę już wyrzucić patyczek. No. Hej Six Assis. Ja tam lubię ciepło, no. Co za dużo, to niezdrowo bym powiedział, no nie? Jeżeli chodzi o ciepło, no bo ciepło też jest spoko, ale kurde, jak takie upały i takie susze, no to już niezbyt. Bo nawet kurde, nie można w domu siedzieć, bo za gorąco. Jak wyjdziesz, to dostaniesz udaru słonecznego czy coś. Przewalone. Hej Wudegaster. Wakacje tuż, no to prawda. Mam ostatni egzamin ustny we wtorek i od wtorku praktycznie no, mogę też już zaczynać wakacje, szczerze mówiąc. Ale no, ten egzamin ustny to nic takiego trudnego, tylko przedstawić to, co robiłem, moją tą pracę z marketingu przez cały rok. W sumie to nie jest nic takiego strasznego, ale wkurzające to jest.
Hej Martixen na Twitterze wyraziłeś swoją opinię o Pokémon Sword Shield, ale nie było tam nic o Dynamaxie. Dlaczego chciałbym wiedzieć twoje zdanie? Dynamax wygląda jak gówno! Nie, na serio, to... Oddajcie nam Mega Ewolucje i te Z-Move'y, bo one, mimo tego, że to też takie trochę gimiki były, nie wiem jak po polsku nazwać to konkretnie, no nie, to przynajmniej ten, przynajmniej Mega Ewolucje dawały jakiś dodatkowy typ dla Poka, jakieś dodatkowe staty czy coś, no nie. I to było całkiem spoko. I ten, a Z-Move, mimo tego, że on aż tak bardzo mi się nie podobały, to no, takie jedne silne pierdzielnięcie może być, nie? Ale kurde, te Dynamaxy to jest wymyślanie tylko po to, żeby było wymyślone, moim zdaniem. Ciepło to pół biedy, najgorsza jest alergia. No, alergia na ciepło. U mnie jest tak, przez cały tydzień nie ma deszczu, jak już jest, to musi być od razu cholerna burza, która trwa jakąś godzinę. Właśnie u mnie też sporo burz jest. Wczoraj nie było, ale jakieś 2-3 dni temu, kurde, taka cholerna burza była i też, kurde, jak wiatr wiał, to myślałem, że mój ten szyberdach wywieje czy coś. Hej PG, cieszysz się, że sezon na komary powrócił? Hej Akane i... Nie cieszę się. Ale mam moskiterę, więc co tam. Hello PG, no, long time no see. Hej Julais. Jezu, to tylko... Czy tylko mi jest zimno? Co sądzisz o Detektywie Pikachu? Filmu nie oglądałem jeszcze, ale grałem w gierę na tym, na 3DS-ie i... Może być, szczerze mówiąc. No bo ten, no, to jest taka bardziej skoncentrowana na fabule gra, no nie, ale no, fabuła jest... kurde, budżetowe Ace Attorney. Ale no, do pogrania może być nawet, tak naprawdę. Ja słyszałeś, że nie będzie możliwości zdobycia wszystkich poków, bo większość ze starej generacji nie będzie w kodzie gry. Serio coś takiego będzie? Zresztą ten... Ja widziałem, że ludzie się pieklili, że coś takiego, że bring back National Pokédex czy coś, no nie? Ale zaraz, jak ty tak mówisz, że to będzie zrobione w ten sposób, to brzmi naprawdę zrąbanie! Bo ten, szczerze mówiąc, jakby to tak nad tym pomyśleć, no nie? No w Sun i Moon, no nie? Też ten cały alolański Pokédex to... Nie obejmował wszystkich poków, ale przynajmniej można było te stare, wykluczone poki jakoś zimportować, żebyś też miał je w drużynie. No nie? A kurde, no, nowa giera na nowej konsoli, a oni kurde nie mogą dać wszystkich poków. W sumie to tak mi się wydaje, że to tak trochę pokazuje, że jeżeli chodzi o nowsze części, to może być coraz to gorzej, jeżeli mówimy o ilość poków, ponieważ no... Co będzie, jak za 2-3 generacje będziemy mieć ich 2000? Jakie wtedy wytną, no nie? Co wtedy się stanie? To jest naprawdę martwiące, no bo... No może i ten sprzęt będzie coraz to bardziej silniejszy, ale już teraz im się nie chce programować nowych modeli, nowych animacji. Chociaż nawet to nie są nowe modele, bo zimportowane z 3DS-a są. Więc no... Ale to jest naprawdę idiotyczne, no. Chociaż, żeby w kodzie były, ale nie, no jak tak to niech wypierdalają. Phoenix Wright. Dawno cię nie było, czy tylko ja nie dostałem powiadomień. Ale ten, ja ostatnio chyba, no, 2 tygodnie temu robiłem streama, więc no. Ostatnio, jeżeli chodzi o nie, to zbytnio nie mam czasu, ale no, jako że będą za niedługo wakacje, to no, będę robił 3, może 4 tygodniowo, zobaczymy. No, hej Mari, hej Gienia, hej Furasku, kurwa, jakich ty bulwo reklamy. Nie jestem futrzak, zaraz ci dam kopa. Wii nie żyje, ale jednak żyje dzięki Just Dance. To fakt. Nie oglądałem konferencji Ubisoftu, ale widziałem memy. Oni na serio chcą Just Dance 2020 na Wii zrobić. No kurde. Ciekawe, jakby się w to grało. Tak, i jeżeli chodzi o konferencję E3, to tak, oglądałem. Nie wszystkie jeszcze.
Nie oglądałem właśnie Ubisoftu. Jeszcze Devolvera nie oglądałem, ale no. Ale oczekuję dużo memów. I tak. Może w sumie taki skrót moich wrażeń dam, o ile pamiętam, będę pamiętał, co tam gdzie było, no nie. Tak więc no. Electronic Arts nie oglądałem, nie obchodzi mnie, co oni tam będą wyprawiać, i tak wszystko będzie z lootboxami i innym gównem tego typu. Co tam dalej było? Kurwa, muszę zobaczyć listę konferencji na konsolę, która ma 13 lat. Just Dance 2020. To ja lepiej to przyciszę, bo jak matka usłyszy, to zachce kupić Wii. Dobra, chwila. E3 konferencji list. Tak będzie chyba najlepiej. Będę miał wszystko po kolei. Schedule guide. Dobra. Dajcie mi kurwa. Jezu, wypierdalaj! Nie będę wyjebawał adblockera. Won kurwo. Ja pierdzielę, jak ja nienawidzę tego. Wyłącz adblockera, bo inaczej nie będziesz miał dostępu do naszej zajebistej strony. Gówno, prawda. Sobie gdzieś indziej kliknę. Skurwysyny jebane. Dobra, więc tak. EA, whatever. A to nie jest po kolei, ale nieważne. Kurwa! Continue with adblocker, wypierdalaj! To wkurwiające. Dobra, to tak. Square Enix. Dla mnie Square Enix wygrało tegoroczne E3. Dlaczego? Remake Final Fantasy VII. Szczerze mówiąc, jeszcze napomnę trochę, jeżeli chodzi o hype i tak dalej, no nie? To ja zwykle nie daję się ponosić hype'owi, jak to się odmienia przez przypadki, nawet kurde, nie wiem. Tak czy owak, no, jako że już w końcu dostaliśmy coś konkretnego, konkretne informacje na temat tego remake'u, to myślę, że ja zaraz po wydaniu tej gry po prostu ją kupię. Będę zbierał kasę na limitkę ze steelbookiem i I don't give a fuck. Ale trochę mnie martwi to, że pokazywali tylko i wyłącznie Migdar. A Migdar to jest tak jakby pierwsze 6 godzin gry może, no nie? Nawet nieco mniej, bo ja chyba wychodziłem po 4 godzinach z Migdaru. No. I ten, właściwie to cały czas tylko początek pokazywali, no nie, ale to niby ma być chyba na części podzielone, już sam nie wiem, czy będzie, czy nie, ale no nie wiem, zobaczymy, jak oni to zrobią. Tak czy owak, no. Microsoft, no, pokazali dużo ciekawych gier, które będę mógł sobie kupić na PlayStation 4, więc whatever. I nowa zapowiedź nowej konsoli, też tak trochę nieważne, bo... Nawet kurde nie pokazali, jak ten klocek wygląda. Może zamiast VHS-a to będzie DVD tym razem. Bethesda, jebać Bethesdę. Oprócz jednego takiego fajnego elementu, tej Japonki. Ona była najlepszą kurde częścią tej całej konferencji. Sony nie było. Ubisoft nie oglądałem. PC Gaming Show nie oglądałem i nie chce mi się. Nintendo, no dużo też fajnych rzeczy pokazali, ale mimo to i tak mnie do kupna Switcha nie przekonali. Chociaż jestem ciekaw, jak będzie Wiedźmin 3 biegał na tym sprzęcie. Ile będzie klatek na sekundę? I Devolver Digital jeszcze nie oglądałem, ale obejrzę. Tak więc no, mniej więcej można to powiedzieć o E3 z mojego punktu widzenia. A, i Fire Emblem. No, też ten Fire Emblem fajnie wyglądał, ale moim zdaniem art style tej gry jest dość nijaki, moim zdaniem. Kurde, jakby mogli wziąć tego samego artystę jak z poprzedniej części, no nie? Z Shadows of Valentia. To by było naprawdę fajne, bo tam postacie fajnie wyglądały. Ale nie, kurde, weźmy z jakiegoś, kurde, artysty, który robi hentaje i robi tak, że wszystkie postacie wyglądają jednakowo i let's call it a day. Ale co mnie tam. Dobra,
Will it run Crisis? No, raczej powinien. Tym bardziej mnie to dziwi, bo kilka tygodni wcześniej chwalili się Pokémon Home, czyli możliwością przenoszenia z Pokémon Go lub Let's Go. No i w sumie to jestem ciekaw, jakie konkretnie Poki zostaną wycięte. No bo na serio, kurde, gra, która polega na kustomizacji twojej drużyny, nie będzie dawać ci wszystkich opcji. No nie, to jest pojebane. Mi się to nie podoba wcale. Co myślisz o Doom Eternal? A no tak, właśnie, zapomniałem o Doomie. Wygląda zajebiście. I chętnie ogram. A tu taki Wiedźmin 3 jak na jawie. Raczej Xbox wygrał tegoroczne E3, ponieważ pokazali Cyberpunk. Ale to Cyberpunk jest na wszystkim. I nie tylko na Xboxie. I zresztą mnie ten Cyberpunk też, tak szczerze mówiąc, średnio interesuje. No fajnie, wygląda fajnie, ale nawet gameplaya chyba nie pokazali, tylko jakąś scenkę w silniku gry czy coś, więc... Just Dance 2011 na NES-a. Witam wszystkich tu zgromadzonych. Hej, MRST.pl. I przy okazji też cześć wszystkim, co przyszli do tej pory, a nie widziałem, bo gadałem o E3. Just Dance 2012 na komputery! Hej, Lord Drift! Nie zgodzę się co do Bethesdy. Ghostwire wydaje się spoko produkcją. No i no właśnie też mówiąc o tej prezenterce, to też chciałem powiedzieć, że jej gra też wygląda zarąbiście. Ale no, zapomniałem. No, ale nie, ogólnie fajnie zaczęli tą konferencję, no nie, damage controlem, no nie, w sensie, że o, my jesteśmy ludźmi tak samo jak wy i ten, i też jesteśmy niedoskonali, wypierdalać, kurde, wydaliście grę, która powinna być w tłoczeniu przynajmniej jeszcze 2 lata i nad którą tyle kontrowersji było i wy mówicie, że jesteście ludzcy, no, człowiek nawet aż tak bardzo by nie zjebał jak Fallout 76. Krowa? O, był hajs? Chwila. Bo ja nie słyszę donate'ów, bo mam na sobie słuchawki podłączone do telewizora, nie? Na uszach. Chwila. Zaraz przeczytam. O ile był? O kurde. Chwila. Trochę... To dzisiejsze? Tak, to te 2 są dzisiejsze, okej. Okay. Od Sersun NW. Hello Nichan, play game o Nichan. Co będzie dzisiaj grane na homebrewowym live'ie? Dziękuję kurde za donate'y. Może jednak je odłączę, te słuchawki. Mam nadzieję, że echa nie będzie, bo ja podłączyłem je dlatego, żeby no nie było słychać tego, co na TV, żeby mikrofon nie podłapywał. Ale dobra, spróbujemy tak po staremu. Jak będzie zbyt mocne echo, to najwyżej ten. Przejdę do mojego setupu innego. Just Dance 2025. Gdzie widziałem jakąś nieoficjalną tabelę i wynikało z niej, że ze starterów będzie jedynie Charmander i jego ewolucji. Serio? No kurde, no! No to już kurde jest rasizm. To jest rasizm. Ja na to się nie zgadzam. Jebać Sword i Shield i tyle. Jak będą robić takie gówno. Chociaż no, ja i tak jakbym ograł tę grę, to pewnie tylko pokami, które są natywne dla tego całego, dla tego Galary, czy jak to, Galarety, tak się ten nazywał, ten region. Nie wiem. Ja jaki hejt na to biedne Just Dance'a, powiem szczerze, że chociaż fanką nie jestem, to mi się fajnie skacze do piosenek. To nie to, że hejt, tylko że to jest kurde dziwne, że oni wypuszczają grę na konsolę, która po prostu już tak naprawdę nie żyje od paru dobrych lat. No nie. Stabil na podstawie gameplayu z Nintendo Treehouse. I Just Dance for Call Me Maybe to połączenie idealne na posiadówkę. Dobra. To myślę, że możemy już powoli zaczynać, nie? W sumie nawet trochę podgłośnił telewizor. Nie powinno być zbyt głośno, ale może i też powinienem wszystko słyszeć przez moje słuchawki. Dobra. Tak więc dzisiaj znalazłem 5 gier.
Może uda nam się ogarnąć wszystkie dzisiaj, może nie. Zobaczymy, jak bardzo będą ssały pałę. Przy okazji może jeszcze sweterek zdejmę. Bo ten... Siedzę w nim i kurde, ja się dziwię, że jest dość gorąco, no. Ja pierniczę. O, jeszcze wiatrak przysunę gdzieś. Ty chodź tu. O, tu będzie idealnie. Po mojej prawej stronie. O. Dobra. I tak. Dobra. I ten, i przy okazji tak, to są spiracone wszystko. Bo ja nie będę wydawał pieniądze na shovelware. Dobra. Zresztą i tak bym nigdzie tego nie znalazł. PG się rozbiera. Nie! Dobra. Tak więc znalazłem te tych 5 gier. Te się nie liczą, to nie jest shovelware. Oto gówno. Oto gówno. Oto gówno. Oto. Chyba gówno. I to. Dobra, to nie wiem, od czego byście chcieli zacząć? Widzę dziewczyńskie gry i mi się już mordka cieszy. Dobra, to nie wiem. Jako, że zaczęliśmy pierwszy odcinek Haną Montaną. Girls, please? Oto? Okej. Okay. Dobra, no to może będziemy iść po kolei. O, tak o. No. Tak, będziemy iść po kolei. Dawaj pierwsze, okej. Okay. To jest chyba... to jest... kurde, jak to się nazywa? Wyścigówka! O, no. Będziemy, kurde, jeździć. Dawaj pierwszek. Będziesz chciał obczaić póki to na Serbinet jest Galar Pokédex. O, to zobaczę, to zobaczę. Ale się wkurwię, jak moich faworytów nie będzie. Jak nie będzie, to pierdzie... O, znam to logo. Jak nie będzie, to się wkurwię i bojkotuję, kurde, te póki. Gods by Data Design. Gods of Shovelware chyba. Action Girls Racing! I ty też możesz malować tapetę jeżdżąc samochodem. O tak, przypomina mi się menu Anubisa. Dwójki, nie jedynki. O kurwa. Okej, zobaczmy co tutaj jest. How to play controls. Nie mówcie mi, że trzeba będzie, kurde, machać pilotem, żeby sterować samochodem. Pojebało? D-pad od czegoś tu jest! Use pickup. Pewnie, muszę pierdolnąć pilotem w powietrzu, żeby użyć czegokolwiek, nie? Pauza. Rear view. I change camera. No kurwa. No to, no, to będzie zajebiste, już to czuję. Dajmy na full głośność. O, i krowa. O, dziękuję Sersonw, ale... Coś nie przeczytało, chwila. Ta Iwona chyba się spierniczyła. Moment. A nie, jest. Same nawiasy. To chyba miały być Lenny Face'y, ale coś nie wyszło. Tak czy siak, dziękuję bardzo. Lecimy z tym koksem. Przy okazji, nie ma echa? Mam nadzieję, że nie ma. Dobra, start race, nie? Race against other opponents on your favorite track. O tak, moje ulubione traki. Ja będę początku... Nie! Jebać to! Ja jestem pro. I kurde, zżynamy z Mario Kart, nie? Szkoda, że nie mogli zerżnąć przynajmniej postaci z Mario Kart. Ja chcę murzynką się ścigać. Przy okazji chyba muszę odłączyć tego nunchaka, tak mi się wydaje. Bo ten... Dlaczego ja to oglądam? Moje oczy krwawią! Czemu?! Zjadam obiad, patrzę, już widzę, że pierwsza gra to będzie mocny zawodnik. Dobra.
Select Level. Mój ulubiony, kurde, ten... Tor wyścigowy. Jeden. Fairy Tail Castle. Dobra, lecimy. Jak to się sterowało? Kurwa, nawet nie wiem. Raz trzeci. Co sądzisz o Team Sonic Racing? Nie grałem. Dobra, o mój Boże. Ja pierdzielę, ale... Ale to chujowo się steruje! Ratunku! Nie no! Prosto! Kurwa, jedź prosto! Wiem, że się w dżungli wychowałaś i slalomem musiałaś uciekać przed mamutami, ale... Kurde! O mój Boże! O mój Boże! Ta! Zajebiste sterowanie ruchem! Kurwa jego mać! Ja w Mario Kart ledwo mogę sterować! Nie, chociaż tam nawet dobrze mi idzie, szczerze mówiąc. Dobra, nie jest źle, jestem na szóstym miejscu. Tylko, że steruję jakbym... nachlał się za dużo Red Bulli. O, mam skórkę od banana! Jadę, zapierdalam! Jedzie i zapierdala straż pożarna. I tam dalej nie znam. Kurde, od czego są te diamenciki? Nitro! Jak używać nitro? Kurde! O! O! Aż palą mi się opony, żeby wygrać ten wyścig. Kurwa! Jedź! Glozel! Glozel, kurwa! Dobra. Ja nie umiem. Można driftować tu w ogóle? Kurwa jego mać. O nie, Glozel. Kurde, jebnąłem się w ścianę. Jestem na ostatnim miejscu. No. Chyba w tą grę nie będę zbyt długo grał. I to... Nie, jebać, ja jestem buntownikiem. W dupie mam, że to zła strona. Ja jadę tak jak chcę. Pozbieram diamenty wszystkim pizdom. Wypierdalaj! Przynajmniej będę wszystkim przeszkadzać, bo i tak ten wyścig jest stracony. Nic mi nie możecie zrobić, tu w tym świecie nie ma policji. W sumie jestem ciekaw, czy wyścig się skończy, gdy wszyscy dojadą do mety, czy ja też muszę dojechać, jako że jestem ostatni. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najlepszym rajdowcem na świecie. Tak je do tyłu... W czasach tym kartem nie nadawałbyś się nawet do organy. A nie, czy mi się zdaje, czy... Moment. Takie łamie zasady wyścigów, jedzie na odwrót. Jest! Start! Dojechaliśmy na metę! Kurwa, gdzie jest meta?! Nie, wypierdzieliło mnie tam, gdzie byłem wcześniej. Moment. Nie, na serio. Wyścig się nie skończy, dopóki nie przejadę przez metę. Kurde, myślałem, że oszukam system. No nic, trzeba normalnie przejechać to wszystko. Tokyo Drift. Takie łamie zasady wyścigów. Ci, którzy twierdzą, że Dark Soulsy mają trudne sterowanie, pewnie teraz dostają zawału. No kurde, jedź! Czy ty masz na rejestracji LOL 1? No jedź, kurwa! Jakby to była gazela, to by sterowanie byłoby łatwiejsze, co? Albo krowa. Dziękuję, Danielo, dziękuję bardzo.
Dobra, Mario Kart się przy tym chowa. Bo wiecie, czego brakowało Mario Kart? Sterowania ruchowego i tyle. Krowa. Glozel, muuu. Jedź, kurwa. O, dziękuję za followa, nie wiem. No. Ja pierniczę. A, te diamenty to itemy są. Okej. Okay. Totalnie nie zerżnięte wiadomo z czego. Nie jadę, ja jadę po trawie, nie jadę po tym. Po jezdni, co ja kurde jestem. No jedź! Ja pierniczę! Nie przedłużajcie kurde tego cierpienia, ja chcę przyjechać. Dziękuję. Ostatnie miejsce, cóż to zdecydowanie nie będzie perfect meta. Winner. Ale kurde, nie wiadomo czy ten winner jest seksi czy nie, nawet jej mordy nie widać. No dobra, to było chujowe. O! I dziękuję za followa brogames.pl. Próbujemy jeszcze raz, nie? Tym razem na początkującym. Oczywiście, że Mudzinkę chce. Kurwa, Glozel musi wygrać ten wyścig. Dla jej martwego pająka! Dobra. Zaraz, czy ja sam jestem? Nie. O, tu są te pizdy. Kurwa, już ledwo co wystartowałem i ostatnie miejsce. Zaraz im ich wszystkich pojadę na moim blogu. Zrobię challenge z jeżdżenia, kurde, tym samochodem. Bo to kurde wyzwanie jest samo w sobie sterowanie w tej grze. Nawet kurde nie wiecie, jakie to jest chujowe. Masz lustereczko, powiedz przecie, kogo zajebie na tym świecie. Kurde! Chyba Sansza tak lubi tę grę i to przelaz. Nie no, kurde, na początkującym nawet z... O mój... Jezu Chryste, jedź! Boję się zrobić nitro, bo zaraz wypierdzielę poza skalę. Dobra, teraz mogę. Czy mogę jechać po prostu prostą linią? No ja pierdo. Chcę umrzeć. Chcę po prostu umrzeć. Now Need for Speed wygląda dobrze. Glozel za dużo wypiła przed wyścigiem. O, udało mi się 5 kwiatków na raz zdobyć. O! O! Może jakoś się przyzwyczajam, może jakoś się przyzwyczajam. Kurwa! Nie, jednak nie. Myślałem, że wpadłem w dobry rytm jeżdżenia prosto, ale wygląda na to, że nie jest mi dane to kiedykolwiek zrobić. Weź nitro. Kurde! Jedź! Hey, this is Glozel. Is you good? Is you okay? Cause I wanna know. No, I'm not okay! Kurde! Nawet zielona nie jesteś. Kurde, butlegowa Glozel. Mogę skakać, mogę podskakiwać. Ach, te pierdzenie, no dodaje kurde klimatu. W sumie nie wsłuchałem się w tutejszą florę i faunę, czyli soundtrack, trochę podgłośnie. Nie, jest za głośno. Kurwa, jedź! Muszę dwoma pilotami tutaj operować. Pająk też jakiś oszukany, no. To bardziej kula do kręgli, nie pająk.
Ale z mordy chyba jest taka sama. Jestem ciekaw, jakby Glozel wyglądała z kulą do kręgli na ryju. No Jezu Chryste! Czemu ci wypierdzieliło w kosmos, jak te jabłka to... z pianki, z waty, kurde! Nowa moda, kula do kręgli na głowie. Ale za to dobrze wysłuchaliśmy się w dźwięk tego samochodziku. Ten kartak pierdzi, jakbyś zapierdala na kosiarce. No cóż, no jako że większość przypadków jechałem po trawie, to równie dobrze to może być kosiarka. O, i oczywiście, że Japonka wygrała. Japonki zawsze wygrywają i później wchodzą na serwer. Lustereczko, powiedz przecie, kto ma najbardziej zjebany ryj na świecie. Dobra, spróbujmy time trial na 50 cyców. Japonki umią drift. Dobra, lecimy. Tu może przynajmniej nikt mnie nie prześcignie, bo chyba sam będę jeździł, nie? Tak mi się wydaje. No. Glozel zabiła wszystkie swoje przeciwniczki. Teraz na pewno wygra ten wyścig. I trzeba było ją wkurwiać. Zrobiła ze swoimi widzkami challenge. Jak długo możecie wytrzymać śmiertelne tortury? Widać, że żadna z nich nie wytrzymała zbyt długo. O Jezu Chryste! PG tylko jednym. Niby o czym, ja jestem grzeczny. Dobra. Zapierdalamy. W sumie jak nikogo nie ma, to te wyścigi są o wiele mniej stresujące. O, od razu 56 sekund, proszę bardzo. Tak w ogóle zaraz dołączę na Twój serw. A spoko, spoko. Ja polecam, jest tam dużo wrednych ludzi. Co kurwa? O nie! Czy to jest mój duch? To wina Glozel. O kurwa. To jej dusza. Wiem, o co tu chodzi, muszę sam się ścigać ze sobą, ze swoją winą. Bo ona tak naprawdę w głębi serca... ją to boli w sercu, że ona musiała zabić tyle ludzi tylko po to, żeby ten wyścig wygrać. Teraz musi sama ze sobą się ścigać. W sumie to ma sens. Kurwa! Nie. To okrążenie przegrała niestety. No Jezu Chryste! Jebać banany! To przez globalne ocieplenie. A w sumie to przez globalne ocieplenie tylko i wyłącznie Glozel się tutaj ściga. O! Super Oscar 6. Dzięki za follow. Follow me! Glozel zajebie wszystkich, a później zrobi na ten temat vloga, na którym będzie jeść gorące papryczki i żygać. Albo gorące wnętrzności swoich przeciwników. Chociaż z drugiej strony, jak ona żarła paznokcie do nóg zmieszane z ryżem i ona po tym nie żygała, nie? To... być może te, kurde, wnętrzności będą jej smakować. Czy to jest, kurde, nieskończone? Jeżeli jest nieskończone, to tym bardziej dodaje do lore, ponieważ nieważne jak bardzo Glozel będzie się starać prześcignąć samą siebie, to i tak swojego grzechu nigdy nie prześcignie. Ścigi samym z sobą, ciekawe kto by wygrał, kto przegrał. No ciekawe, jakbyś tak się ścigał sam ze sobą.
to kto byłby tak naprawdę zwycięzcą, a kto byłby przegranym? Jebać banany. Kurwa, jedź! Znowu glozę. Znowu przegrała, bo zajebałem w mur. I znowu w ten sam mur! No kurwa! I teraz... Ja... Wiem, że wrong way! Zamknij ryj! Możemy już skończyć ten pierniczony wyścig? Ile to będzie jeszcze trwało? No kurwa! Nie, ty masz na tym, na rejestracyjnych tych LOL 1 napisane. O mój Boże. Dopiero przyszłam, dziwne rzeczy i nie znam kontekstu. Nie musisz znać! Nie musisz znać, po prostu enjoy the show. O. Dobra, jeszcze jedno okrążenie zrobię. Jeżeli to się nie skończy, to wychodzę stąd. Ponieważ to nie ma sensu. Mogę ścigać moją winę, ale ona zawsze mi ucieknie. Uwaga, pijak na drodze! Właśnie no, to może być symulator pijaka na drodze. Bo naprawdę, żeby... Wow, fajna fizyka! Wow! Nie, wiecie co? Ja chcę się pobawić jabłkiem. Chcę zobaczyć, jak fizyka wygląda w tej grze. Tak, kurde, te jabłka wyglądają jak jakieś, kurde, nadmuchane w środku. A jak ja się od nie rozbijam, to rozpierdzielam się 5 km i driftuję i nie mogę złapać prostej drogi, no. Ech. Okej, nie, jest źle. Dobra, to jest ostatnie okrążenie, jak tym razem nic się konkretnego nie stanie, to pierniczę, to biorę jak inny tryb. Jabłka z jabłuszcza, krainy grzybów z papieru. W sumie patrząc na ryj ten glozel, to pewnie jest kraina grzybów. Jabłka tutaj nie są z papieru, tylko z helu. Hej, no fajny. I wszyscy, co do tej pory przyszli. O, czyżby mój najlepszy ten? Nie, to nie, minuta 17. Mi się wydaje, że im dłużej jeżdżę, tym gorzej mi idzie, więc może lepiej. Main menu i tyle. Jebać. Z helu, ale i ze stali, bo jak przywalisz w te jabłka, to lecisz w kosmos. Mam teorię, te jabłka ją pewnie prześladują, bo nie zrobiła jeszcze jabłko challenge i dlatego zmutowane jabłka ją atakują, żeby nagrała. W sumie to miałoby sens. Start race. Championship. Na początkującym, mimo tego, że i tak zjebie. Jak ja mogę inne postacie odblokować i czy w ogóle te postacie coś dają? O, Tulip Cup. Wow, teraz mogę na różnych trakach spierdolić swoje życie wyścigowca. I hej, nie wiem. Wow, ta muzyka w ogóle nie przypomina mi puszczania gazów. Go! Jaki wrong way? Przecież tu jest jezdnia! No kurde! O mój Boże. Miałeś na myśli, że ja miałem tędy jechać przez drzwi? W życiu bym nie przypuszczał! Masz dwie drogi, kurde. Jedna prosta jezdnia i drugie drzwi. Skąd miałem wiedzieć, że mam przyjebać w drzwi, żeby jechać dalej? Kurwa, glozel! O. A oczywiście jak przyjebię w inne rzeczy, to kurde, robię w tył zwrot i obroty przeróżne. Kurwa, jedź. Ugh. O wow, chwila. No,
Tak, jedźmy po schodach, to nie tak, że możemy sobie wyjebać ryj przez stopnie. I znowu drzwi. Jebać to, jadę tyłem, albo nie. Nie wiem, tyłem, przodem, żeby w ogóle jechać do przodu. No, no kurde, exit! Czego ty kurwa chcesz? Nie tędy! Tam muszę jechać, tak! Ta gra mnie nauczyła, że jak jeździsz samochodem i chcesz jechać gdzieś dalej, to musisz przyjebać w drzwi. Ale jak masz napis wielki exit nad drzwiami i tam w nie przyjebiesz, to nie, nie możesz dalej jechać. Mimo tego, że to jest wyjście teoretycznie. O, ale jest jedne... Ale jest jedno wyjście na wszystko, sudoku. O mój Boże! No kurwa, czy ja muszę wszystko przyjebywać? No, przejedź przez tamte drzwi, co ci szkodzi? Dziękuję. O! Gdzie ja mam, tędy mam jechać? Jezu, te... Wiecie, szczerze mówiąc, ja aż tak dużo w wyścigówki nie gram, ale patrząc na to, jak skonstruowana jest ta trasa, normalnie żygać mi się chce i to nawet taki ktoś, taki noob w wyścigówki jak ja, skoro to dostrzega, to wie, że coś się dzieje. Ja w tle rodem z jakiegoś wiartyka? Psychiatryka chyba. Ja tu czuję się jak psychiatryk. Kurwa, jakie wrong way! No jedź! Co ci szkodzi, ja symulator jazdy po pijaku bez alkoholu. No jedź, kurwa! Było info, że może będzie dobra... O nie, znowu się dzieje z tymi pastami, ja pierdzielę. Ja pierdolę. Ale dobra. Jedź! Pędzimy po galaktyce z pierdolenia, chyba po szkole. Właśnie temu wakacje są zarąbiste. A szkoła zsie. Dziękuję, to mi bardzo pomogło. To moje cierpienie bardzo, bardzo przedłużyło. O. Może mi powiedzieć ktoś, co się tu odpierdala w tym wyścigu? No, no musisz jechać, nie? Ale weź i jedź, jak sterujesz machaniem, kurde. No ja... Czy wszystkie przeszkody są zrobione tylko po to, żebym się w nie wpierdalał? Jedź! Nie, kurwa, jedź! Nie, nie od... O, dobra, tyłem jadę, nie obchodzi mnie to. Nieważne, czy ci się uda, czy nie. Ważne, że masz frajdę. Nie, kurwa! Wow, czy mi się zdaje, czy... A nie. O! Ona też się teleportuje, tak jak ja. Wścigi na wilocie, co może pójść nie tak? Wszystko! No! Chyba zaraz dostanę PTSD. A to dopiero pierwsza gra! Wow! Każdy jeden mały róg, każde jedno małe wybrzuszenie ja muszę zaliczyć. Ponieważ kurwa uwielbiam kąty. Lubię w nich siedzieć i płakać. I w ściany przypierdalać i w szafki. Krogrozel 10 na 10. Jedź no! No kurde! O, wow, dziękuję za ten teleport, bez ostrzeżenia muszę w dziurę trafić. No, kurwa jego mać. Mam dość. No ja... Chcę, żeby to cierpienie się skończyło. Ale ono trwa dalej. Dlaczego? O... Boli mnie gardło.
Muszę zrobić sobie głębokie gardło soczkiem. Muszę w dziurę trafić. Chwila, muszę się napić. W sumie nawet nie będę jechał dalej, bo to nie ma znaczenia. Czy to wygram, czy nie? Bo nie wygram. Kurwa! Słomka! Ja pierniczę. No. Jeszcze słomka mi do Caprisana chciała wpaść. Milimetry była przez ten do niewyciągnięcia, ale mi się udało. No! Możesz jechać prosto! Już boli. No ja pierdolę! Ty musisz lubić kwiatki. No! I teleport! Ni stąd, ni zowąd! Bez żadnego ostrzeżenia. Dobra, postaram się, żeby to okrążenie było najlepsze, jakie mogę tylko zrobić. Nie zdążył mówić Peggy, kiedy przyjebał opierdzielony filar czy coś. Symulator pijaka. Ten samochód został wymyślony przez złych ludzi. Ta gra została wymyślona przez złych ludzi. Lecimy. Jadę tyłem, pierdolę to. Mam to w dupie. Mam w dupie ten cały championship. Chcę, żeby to się po prostu skończyło. O, 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 dziękuję za to, że mnie wypchałaś tam, gdzie nie trzeba. Pindzia. Fajnie wjechałeś na drzewo. Ja fajnie we wszystko wjeżdżam. Jedź, kurwa. No, ale... Gdyby tak była kamera... Z góry. Ciekawe, jakby wyglądały te moje ragdole. Wiecie co? To może być najgorsza gra w tym, w cudzysłowie, cyklu Shovelware, jaki kiedykolwiek grałem. A to dopiero drugi odcinek, początek drugiego odcinka. No kurde, jedź! Kto we mnie celuje? Tak, dobijajcie mnie jeszcze! Pierdzielone chujki. Zazdrościcie mi mojej kuli do kręgli na głowie. Jedź. LOL 1. To brzmi trochę jak Gwiezdne Wojny WOTR 1. Tylko że zamiast WOTR jest... Są samochodowe... Nie! Wojny Gratów LOL 1. O wow! Czyżbym jechał? Nie. Już kiedy chciałem powiedzieć, że o wow, nabieram szybkości, wiatr we włosach, to musiałem się wpierdzielić w mur. Jedź, kurwa. Wow, udało mi się! W życiu bym nie przypuszczał! Cyka mówi sama za siebie, witamy w cyrku. Ja miałem takie samo uczucie podirytowania, ale ja tak miałem w Tekenie 7. O, dobra. Continue. Właśnie temu nie powinniście wybierać Afroamerykaninów. Go! Wiesz, Maciek, czego się nauczyłem? Tego, że szkolne korytarze nie podają się do wyścigów. Ja też. Ja się nauczyłem, że machanie Willotem nie da... O! Walić to, ja chcę popływać. Ale kurwa, tego mi nie dasz zrobić, gro? Czuję się jak w jakimś purgatorium. Ale przynajmniej tutaj wiem,
po jakiej powierzchni mogę jeździć, a po jakiej nie. Chociaż kto wie, może znając kurde design leveli w tej grze, może wjeżdżając do wody to jakiś skrót by się znalazło. A tych skrótów bardzo często będę szukał, bo mi się wydaje, że nieraz się do tej wody wpadnę. Nie! Kurde, ja pierniczę. Nie chcą wpuścić czarnego do basenu. No dalej, jedź, ja pierdolę. O wow, już jedno okrążenie? To nie było takie złe. O, przez chwilę nawet jechałem po ściance basenu, no. Nikt nie ma takich zarąbistych haksów jak ja. Znaczy się skilla. Ja nie haksuję, to jest skill. O, widzicie? Ktoś tak inny umie? Nie sądzę. Mówię się po prostu, że z basenu bierę dunię i kakao. Nesquik! Aż mi się kolejny filmik Glozel przypomniał. Nawet nie będę o nim mówił, bo wyrwany z kontekstu brzmi źle. W kontekście zresztą też, ale no. Kąpanie się w mleku i jedzenie Nesquików. Chociaż może to nawet nie były Nesquiki, ale hej. I zostawię was z tą myślą, niech wasza wyobraźnia dalej to kurde tu dziurę ogarnie. I właśnie też się przypomnie, miałem o nim pisać. Tokyo Drift. Miałem rodzynki w wannie. Rodzynki są spoko. Lubię rodzynki. Są smaczne. Ale winogrona już nie. Co tylko pokazuje, że wystarczy, że jedna rzecz zostanie trochę przetransformowana. Już staje się jadalna. Wow, udało mi się, a to było moje najlepsze okrążenie, ale co z tego, jak i tak zjebałem. O, nawet kurde, i nawet ten, jadąc sama, ona pierdolnęła w drzewo. Ciekawe jak ten, sztuczna inteligencja tutaj się by zmagała. Ale widać kurde, oni jak zakręcają, to proste zakręty robią, nie? O, a ja muszę kurde się męczyć z driftowaniem, no. Nawet bot nie ogarnia tej gry. PG, spokojnie, ja widziałem Filthy Franka, jak robił z siebie ulubione danie Naruto Ramen. O, znowu tu, tylko nie to! Moja ulubiona mapa. I hej, Natalka. No kurwa, jedź! Mam dość porażek w życiu! Wystarczył mi wczoraj CS! Muszę pokonać te bździągwy! Dalej, Glozel! Mój standzie! Wow! No kurde, jeszcze przez mapę! W krzaki wjechałem i przez mapę mnie ten... wpadłem w tekstury i mnie przeteleportowało, no! Glozel, ty tego nie chcesz wygrać, ty chcesz się ochujać, ocipieć chcesz, tak? Ojej, dalej przeżywasz tego CS-a. Pie, i tak ja was wszystkich ustrzeliłem. Jednego tylko raz przy tym, przy rozgrzewce, ale zawsze się liczy. No, przynajmniej się... pokazałem, jaki jestem męski i... no. W tej grze. Brałem, bo ja lubiłem zachodzić od tyłu w CS-ie. Nawet całkiem dobrze działało. Polecam wszystkim taką taktykę zachodzenia od tyłu. Na nic nie spodziewającą się ofiarę. Hihi. Chociaż od tyłu to ja mogę wjechać tutaj. No kurde, jedź!
O mój Boże! Nawet nie wiesz, jak mnie dupa od tego bolała? Okej. Co się działo na tym CS-ie? Soluwy! Ze mną! W roli głównej. Zgadnij, ile solów wygrałem. Żadną nie wygrałem. Ale przynajmniej odkryłem moją ulubioną broń. Maszynówę. Taką, co ma 150 naboi i napierdziela cały czas. Mimo tego, że jest dość ciężka. O mój Boże, jedź! Ja bym maszynową rozpierdolił tą grę, tylko że ona jest na pendrive'ie, a ten pendrive jest dobry. Byłeś kiedyś na prawdziwych kartach? Byłem! Byłem. Było naprawdę fajnie. Ale no, jak widać, moje umiejętności jazdy nie są zbyt zadowalające, więc no, na tych kartach na pewno żadnych pucharków nie wygrałem. Ale było fajnie, to się liczyło. W sumie pasuje, kurwa, Peggy grał z krową. Kurde! Sorry, nie mogę zbytnio patrzeć na czat, kiedy tutaj cierpię. Dawaj, dawaj, to będzie moje najlepsze okrążenie. Moje najlepsze okrążenie. Wow, wjechałem na wprost, udało mi się. Nie, on mi wciskał cały magazynek w dupę. Tym razem to senpai zaatakował Yantarę od tyłu. Mam nadzieję, że nie masz prawa jazdy. Nie mam, bo mam chorobę lokomocyjną. Wyczuwam w tym spisek. Ja we wszystkim wyczuwam. Dobra, zobaczymy, jak zjebane jest ta mapa. Oj, chłodno się zrobiło już w sumie. O, jestem pierwszy. Ciekawe, jak się utrzyma. Czy się utrzyma te moje pierwsze miejsce. O, mam telefon. Mam dzwonić po pizzę? Nie, kurde, zmarnowałem rakietę. No jedź! Z czemu jestem pierwszy, mimo tego, że one są przede mną? Czyżbym oszukał system? O, drugi pierwszy. Drugi. Jedź! Trzeci. Czwarty, piąty, szósty. O nie, już się aktualizują numerki. No Jezu, przez pachołka nawet przyjechać nie możesz! Tu nie ma 50 kilo! Masz. Dobra, pierdolnąłem w którąś. Ta, kurde, kamera... Oślepiaj mi wszystko, co tutaj się dzieje. Nie obchodzi mnie i tak, gdzie ja jadę, czyż nie? O, zaraz mnie ktoś zestrzeli, dziękuję. Jedź. Ech. Ja chcę taką zarąbistą parasolkę. Ale nie, co najwyżej moja może być z liści. Eukaliptusa. Nie, czy ty grę zepsułeś? Nie wiem, ale... Może się zlitowała nad moją duszą, czy coś? Że jestem drugi, mimo tego, że nie jestem drugi? Jedź, kurwa, nie odwracaj się! Masz szansę, by to wygrać, a ty to wszystko spierdolić chcesz! Jezu! Jedź! I fajnie, jestem ostatni, czyż to nie zajebiste? A teraz trzeci, znowu. Spierdalać z drogi śledzie, bo Glozel jedzie! Powiedziała Glozel, przypierdalając z całej pedy w palmę. Olej palmowy jest zły! A
A ta gra to chujstwo! Jedź! Jedź! Dasz radę, Glozel! Wierzę w ciebie! Wierzę w ciebie! Tak jak wierzyłem w to, że Songo pokona Frezera. I tak, użyłem polskich nazw. O, Glozel zjadła banana ze Sprite'em i kurde skórkę nasrała, no... Dziękuję bardzo, ale to tak się nie robi, to nie jest... To jest złe wychowanie. Pierwszy! Udało mi się! Jak? Nie mam pojęcia i to mam w dupie! Ale no, w rankingach jednak nie jestem pierwszy. Winner! Glozel wygrała, ale mimo tego, że wygrała, i tak jest na ostatnim miejscu. Jebać tą grę. Chyba widzieliśmy już wszystko, nie? Zaraz profile. 1%! Jeżeli ja mam kurde tak się męczyć, żeby 100 dostać, to ja dziękuję! Co byście powiedzieli na inną grę? Bo już mam dość! Dopiero co zacząłem i już czuję, że moje gardło nie nadąża. Gratulacje! Dobra. Wimeni, yes. Dawaj coś innego, dobra. Nie mam pojęcia i mam to w dupie, fabuła każdego hentajca. Dobra, start. Nie widzieliśmy jeszcze twojego skilla. Mi się wydaje, że już widzieliście wystarczająco. Load. Coś czuję, że te karty to tylko wstęp do prawdziwej chujozy. W sumie mam pomysł. Ile jak to było? Moment. Settings. Uninstall menu. Uninstall game. Game only. Spierdalaj z mojego pendrive'a. Dobra, to następne, tak? O mój Boże, nie mogę się tego doczekać. Znów będziemy kurwa tańczyć. Big time srash dance party. Czy ja tam widziałem Big Time Rush? Tak! Będziemy kurde tańcować tak jak z Hannah Montaną, tylko że zamiast z Hannah Montaną będzie czterech kurde beztalentowych chujów. Nienawidziłem tego serialu Big Time Rush, szczerze mówiąc. Follow the dancers on screen as if it were your reflection on a mirror. Always hold the V-remote firmly in your right hand. Wow, fajne Big Time Rush.jpg, nie? Free to play, opcje, kredycy. Wiecie co, to wygląda bardziej chujowo już po menu od Hannah Montany. Hannah Montana przynajmniej jakiś budżet miała. Show lyrics jest, show cue cards jest. Restart karierę? Ja bym kurde wyjebał karierę w kosmos. Dobra. I just met you, this is crazy, but here's my number, so fuck off maybe. Czterech gejowo lubię. Zabijcie mnie, please, ten serial to było gówno. Tak, to było kurde gówno. Hannah Montana przynajmniej jakiś styl miała. Jestem ready. I... Znaczy, ja tylko muszę mieć Wiimota czy Nunchucka też? Ale nie, na serio, kurde, to widać, że jakie to jest budżetowe, do jasnej cholery już po menu, wszystko spikselizowane. Rockwell Records. Czy to jest Just Dance 2020? Tak w ogóle to być może, no bo wiecie co? Nie chciałem wam o tym mówić, ale Ubisoft...
będziemy tańczyć. O mój Boże! To Slendermeny! Ja pierdzielę, co ja robię? Nie wiem, macham tym Willotem jak jakiś pojebany, ale... Udaje mi się! Zabijcie nas! Zabijcie! Nie, te kurde animacje w ogóle nie wyglądają wcale naturalnie. A patrząc na te modele, to kurde... Czy to jest ten sequel do filmu ze Slendermanem? To... Zamiast jednego będzie czterech małe dziewczynki ścigać po lesie. Ale hej, kurde, ja tym Willotem macham i wszystko działa tak jak trzeba. Te ręce, one bolą, mnie bolą, ja muszę trzęść pilotem. It's gonna be a big time thrash. Piekło epileptyka. Slender Boys Band. Wieś co, Ubisoftcie. A, no więc no, nie chciałem wam o tym mówić, ale widzicie przed sobą wersję demo Just Dance 2020. Mam nadzieję, że wam się podoba ta drobna demonstracja. I tak, to jest stream sponsorowany. Ale widać, że Ubisoft potrafi robić zarąbiste gry. Normalnie możesz wstać z fotela i się rozerwać, tańczyć z czterema... Nawet nie wiem. Ale no, przynajmniej jakoś można się ruszać. Już wolę K-pop. Nie chcę żyć na tej planecie. Ale nie, tak na serio. Ten serial, no nie? Porównując do takiej Hany Montany, no nie? Mi się wydaje, że ten serial był bardzo, bardzo masturbacyjny. W sensie, no, że jacy to oni są zarąbiści i tak dalej, no nie? Logan Paul i jakiś tam Carlos Santana, czy tam nie wiem kto. Barbara Santana! Jezu Chryste. Czy to może się w końcu skończyć? Tak, wiem, oni śpiewają, oni kurde tańczą i to wcale nie wygląda dziwnie. Po prostu chcę już to, żeby się przestało, okej? Ten serial po prostu był nieśmieszny. Dokładnie! Kurde, robienie jakichś kreskówkowych gówien i robienie z tego live action to nie jest zbyt dobry pomysł, bo to wygląda niezręcznie i głupio. Ja chcę wrócić do słuchania Utady Hikaru. I dostanę jakąś scenkę czy coś? W końcu to kariera, nie? Loading. Jeszcze dalej? Jezu Chryste, Slendermeny, przestańcie! Boli mnie ręka! Tańczą i pływają, lols. Nie pływają, może na to kurde... Te animacje są tak zarąbiste, że nawet nie wiadomo. Gdzie mój przycinek do eksterminatorium? Przycisk raczej. Równie dobrze mógłbym machać jakimś wibratorem czy coś. To by nie robiło żadnej różnicy i tak bym dostawał great. O, umiesz dobrze machać. O, to chyba na serio demo. Oni śpiewali gejowskie piosenki tańcząc z rurą stripteaserską w dupie. Ale nie, no na serio. Spodziewałem się, że to będzie coś więcej. W Hanie Montanie przynajmniej miałeś jakąś kampanię dla jednego gracza, w której można było dostawać gwiazdki i z czołgiem po ciebie latali, a tutaj?
No oni też, kurde, jak śpiewają, to trochę jak z syntezatora mi to się wydaje. Jak tu nic nie będzie więcej, to zmień grę, no. Jeszcze free to play zobaczymy, bo... Jeżeli ta kariera to tylko i wyłącznie to... To kurwa niezły skok na kasę, ciekawe za ile sprzedawali tą grę. To wciąż się ciągnie i ciągnie, no. Zbyt wielkie wibratorium może i w dupę, dlatego takie drewno. Czy to teraz Glozel śpiewa? Tak, Glozel i Big Time Thrash, największy crossover na ziemi. A myśleliście, że Avengersy to był najlepszy crossover na ziemi i największy. Powinni zrobić grę taneczną z Kononowiczem. Wyjdzie w 2021 roku na Wii. Kurwa, już mi ręce bolą, możecie przestać biadolić i zatrzymać tą piosenkę. Jej, jej, jej. Ratunku! Mrugnijcie, jeżeli potrzebujecie pomocy. Rozumiem, wiem, gdzie pracują dzieci, uff. Free play to chyba to samo, tylko jedna piosenka do tańczenia. No właśnie, też mi się tak wydaje, ale... Press 2 to replay, tak, bo chcę, żeby jeszcze moja ręka cierpiała, nie? Zobaczmy main menu. Free play. O! Big night, I know you now. Easy, medium, hard. Easy, medium, hard. Easy, medium, hard. Windows down! Linux up! Superstar, you're not alone. Love me, all over again. Worldwide, no idea if I ruled the world. Jeżeli bym rządził nad światem, to bym rozjebał tych, którzy zrobili tą grę. Ale kurde, no! To jest chyba wszystko. Zaraz, jeszcze tylko te free to play zobaczymy. If I ruled the world. I to jest kurwa to samo. Big time cock. Cockcert. Windows down, czyli piosenka o blue screenie Windowsa. O! Ale nie, to kurde, i nawet ich te kostiumy wyglądają chujowo. Wow, tańczą do tektur! No to widać, jaka ta ich sława jest zarąbista. Też bym tak chciał tańczyć do tektur. Jebać. Quit. Yes. Back. No i... Może są tu jakieś ukryte opcje, credits? Kto to zrobił? Black Lantern Studios. Z siecie! Ale nie, to naprawdę to jest takie minimalistyczne, jak może tylko być, no. Nie ma tu nic ciekawego. Kurde, obrazki to jakieś PNG, nawet nie mogli, kurde, im nawet im ryje oszpecili, nie to, że ich ryje nie były szpetne od samego początku, ale hej. Ach, jebać to. We many. Yes. Tańczyć dla manekinów. Nawet One Direction tak nie umie tańczyć, I guess. Dobra. Start. Ja pierniczę. Czy się gierka będzie w jakikolwiek sposób grywana? Mam taką nadzieję. Jest ich 5. Musi w nich coś być? Spoko, bo jak nie, to ja nie wiem. Hej, Karo Grey. Gra, w której cały czas tańczysz, to do dupy gra. No, nie o to chodzi, że czy cały czas tańczysz, no nie? Bo tańczenie same w sobie nie jest złe. Ale kurde, jak machasz tym pilotem na lewo i prawo i ci zalicza wszystko, że jest great, no to co kurde możesz zrobić? Ale wiem, co ja mogę zrobić.
Wypierdzielaj. Burger Island. Mam nadzieję, że chociaż jakieś zarąbiste hamburgery będę mógł robić. Dziękuję Big Time Rush, że zachęciliście mnie do Person od 3 do 5, gdzie postacie zostają zmuszane do tańczenia. Oni tańczą lepiej od was. O! I przynajmniej tutaj loading screen jest kolorowy, a to nie jest jeden wielki czarny ekran z naśrodkiem, kurde, w New Times Romanie czy tam czym, z napisem loading. No przynajmniej tu jakiś budżet jest, jakiś art style. Zobaczymy jaki, ale... O, wow, mogę zacząć grę za 99 centów, albo zobaczyć, kto ją zrobił za 12. Jak są zróżnicowane piosenki, ruchy, które gra dobrze wczuwa, tryby w stylu multi, gdzie można z kimś potańczyć na punkty i tak dalej, to gra taneczna może być fajna. Od kiedy Fire Emblem jest grą shovelware? Nie, Fire Emblem nie, oczywiście, że nie. Nawet EA tak nie potrafi. Czy to stroże... Zobaczymy! Czy to EA zrobiło? Jest! Zapłacisz 12 centów! Techfront to zrobił jakiś. Ale dobra. Tak więc no, straciliśmy już 12 centów. Kto by pomyślał, że kupujesz grę i już od samego początku masz mikrotransakcje tylko po to, żeby zrobić start game. Jest! O, type a name. I tyle. Level 1, money 0. No tak, money po tym mam 0, bo nie miałem od samego początku. Musiałem tyle płacić. Kiddie size. Ja będę robił Happy Meal'e. O kurde, mamy fabułę?! Po wielkim sztormie zostałam wymyta na plażę z niczym, tylko resztkami mojej łajby. Nie miałem pojęcia, gdzie byłam, to mogłabym dodać. Zero łajby, zero ID, zero kasy. Musiałem zacząć, gdzieś zacząć, żeby ogarnąć moje życie. Kiedy wyjaśniłam mój problem dla ludzi, którzy ogarniali tutaj Burger Stand, oni mnie przywitali z otwartymi rękami. Nie byłam pewna, czemu potrzebowali pomocy. Mont Tiki Gola Ditch było zdezertowane. To nie była kariera marzeń, ale żebraki nie mogą niczego wybierać i chyba miałem do tego coś. W sumie wow, fajne, nie wiesz gdzie jesteś, nawet nie zadzwonisz po policję, tylko pójdziesz kurde pracować w sklepie z burgerami. Happy Meal'e robić. Ta, było zarąbiście, hug. Ktoś tutaj naprawdę jest, ma entuzjazm do smażenia, kurde, frytków w McDonaldzie! Ale kurde, mamy jakąś mapę, nieźle. Mogła iść do środka pomocy społecznej. Bonjour mon petit, jestem Pierre, twój lojalny czekacz. Pomogę ci zrobić burgery. Dobra. Tako. Tak, położyłem już. O, dobra. Tako. Dobra, ja chcę spierdolić tego hamburgera, czy mogę? Jej! Jak ja mogę... Wiem! Poczekam. Chcę przypalić je. O, dobra. Jestem super kucharzem. Macie węgiel.
No trudno. Dwa loading screeny, laska i upiorny Tamuka. Zamknięte. Ale chyba dalej mogę robić, nie? Dobra, spróbujmy zrobić dobrego hamburgera. Jednego i drugiego i trzeciego. Ach, whatever. Chwila. Great job. Level completed. Uwaga, i oto skomplikowany poradnik, jak zrobić burgera z papieru. Udało mi się? O, teraz mogę frytki zrobić. Jej mina, co ty odpierdalasz? Jest! Zawsze chciałem smażyć frytki w McDonaldzie. Moje marzenie się zaraz spełni. Ja chcę wszystkie wysmażyć. To Mikołajowa po świętach daje węgiel byle komu. Masz, żryj. Ej, kurde! Masz... Wiecie co, klienci, pieprzę was! Kasz minus 6. Dlatego, że wsypałeś, kurde, pieprz do pudełeczka na frytki. Musisz zapłacić $1. Ej, pieprz to jest dobra przyprawa. Proszę mnie tutaj z tym. Pieprz. Ej! No! Wow! Przegrywasz dlatego, że podajesz pieprz jako pierwszy przed solą, mimo tego, że oba są tutaj na tym. Do zrobienia. No ja! Jakiś nie znasz. Nie masz zadatków do kucharza. Do rajdowca też niezbyt. Dobra, teraz sól, tak? Ponieważ jeżeli teraz popieprzę te frytki, to będzie źle. O, proszę bardzo. I jeszcze ketchup na sam koniec. Zadowolony, kurwiu? Bierz to. Not quick enough, try again. Dobra, to jeszcze raz. Popieprzony karton, smaczne. Wie co, klienci, pieprzę was, po czym daję pieprz klientom. Kto je frytki z pieprzem? No czasami ja. Jak mam na to ochotę. Masz, kurwa. Sól, pieprz, ketchup. Jednak trzeba na siebie zarobić, nie? Ech. Myślałem, że to będzie trochę bardziej wyszukane. Masz sól i sól. To i to. Ktoś tam, kurde, dzwoni gdzieś do kogoś. Whatever. Pierdzielać. Mam wystarczająco dużo kasy. Mogę teraz ponapierdzielać się. To je frytki z pieprzem. Ale hej, level completed, to jest najważniejsze. Mi się wydaje, że dopóki masz kasę na plusie, to i tak będzie można było skompletować ten poziom. Ta. Masz. Czy to tak w plastikowym kubku powinno się mieszać milkshake'i? Nie sądzę. Masz. Krowa mu! Jadła krowa trawę mocno, kręcąc mordo. Nie, zjebałem to, ładę. Nieważne. Masz, kurde, pij. Ciągnij ze słomki. O co ci? A, bo się mieszało, nie?
To bardziej wygląda, jakbyś mieszał beton. Hej, beton może być smaczny, jeżeli jest z krowy. Co? Level complete! Ciekawe, czy jest tajny składnik. Ciekawe, co to za tajny składnik. Wolę nie wiedzieć. Jedzmy hamburgery i tam w wulkanie złóżmy je w ofierze. O, i tutaj nas tempedzidy chcą zabić. O! Które też smażą hamburgery! I tamten pokazał dupę. Nieważne. Wiesz, może napije się wody. You will see this screen very often now. Tak, rozumiem, mogę po prostu zrobić to co ten. Ten mam kupić, ten? Dobra. Kup. Play. O! Waraj, dziękuję za follow. Wow! Nowy przepis! Teraz mogę dodawać do hamburgera ogórek i ser! To jest bardzo nowe. Tylko zielona jest skórka ogórka! O, i dziękuję za followa in Livo. Liv14. Dobra. Masz, kurde, to i to. Fuck, whatever. Masz ser, masz ogórki. Kto by nie chciał sera i ogórka do hamburgera? Kto by nie chciał śmierci w hamburgerze? Nie ma za co. Wolę McRoyal. Cicho, ja się tu staram, okej? Gin, kurde. Ser. Masz. Ogórki. Ketchup. Masz bułę. Spierdalaj. Nie podoba mi się ryj tego kelnera, wkurwia mnie. Dobra, ser. Ogórki. Nawet nie mogę tego kreatywnie jakoś spierdolić. Masz kanapkę z chlebem. Jak przewinąć do przodu streama? Chyba się nie da, musisz poczekać na powtórkę. Która zaraz będzie w sumie, jak się skończy streamować, to... No, masz. Ale nie, na serio, chyba tutaj nic więcej nie ma tak naprawdę. Zaraz będę musiał zmienić grę. O! Darkulos, dziękuję bardzo za follow. Jeżeli następny level to będzie to samo, a pewnie będzie to samo. Tak, to chyba będzie to samo. MacBread, czyli zmienić karierę. Tak, to jest to samo. Co byście powiedzieli na kolejną grę, bo... Masz. Musisz odświeżyć streama, może to podziała. Ale nie, mi się wydaje, że na Twitchu chyba nie da się cofać. Może to jest Waluigi, tylko że jest bardziej elegancki. Masz, zjedzcie sól. Sól w dużych ilościach powoduje raka i choroby serca. Tak naprawdę to nie jestem pewien, ale nie jest w dużych ilościach, dobra. Kolejna, dobra. Fuck this shit. Szczerze, nie było złe, to była chyba najlepsza gra dzisiaj. Tylko że jest mało interesująca tak naprawdę. Ale i tak ją skasuję. Ten kelner wyzwala we mnie najgorsze instynkty. Ta gra byłaby lepsza w gry.pl. Dokładnie, dokładnie. Taka gra flashowa na szybko, nie? Na 5 minut. Ale no, jako że ludzie też czasami gry flashowe ubijali do takich shovelware'ów, no to... Settings... Uninstall game, game only.
Dobra, i game party. Wow, nareszcie będziemy robić jakieś party. Knapka, która daje raka. Przepis mistrza kuchni. You are a cancer sandwich? Yes, I am a cancer sandwich. Game party data not found. Press A to autosave data or minus to continue without saving. Nie jestem pewien, czy chciałbym, kurde, dane jakiegokolwiek tego gówna na mojej karcie pamięci, ale dobra. Game party? Game! Byście tylko myśleli o jednym. Czy w tej grze będzie wódka? W sumie zobaczymy. Mogę rzucić rzutkami w kosza? W piłkę od kosza czy coś? No dobra. No, czułość jest dość zmniejszona, jeżeli chodzi o kursor, ale zobaczymy. Cruisins Preview. Co to jest? Nie mówcie mi, że to trailer. Wow, kurde! Wydaje mi się, że chyba znaleźliśmy kolejną grę do tej serii. Chociaż nie wygląda jak shovelware. O, steruj Wiimotem! Dziękuję, do widzenia. Ja nie chcę tego przeżywać po raz kolejny. High scores. Joe! Have you been downloading boobs again, Joe? Spierdalaj z mojej gry. Nie, to ta gra. Co wyjęliśmy ci z ust? Wyczuwam powrót człowieka małpy. Dobra. Table hockey. How many players? Jeden, because I have no friends. Który najbardziej... O kurde, to jest kudłaty! Oczywiście z napisem, z koszulką love. Ponieważ wszyscy go kochają, bo jest memiczny, czyż nie? Hit lift. Dobra, zobaczymy. Oni wszyscy wyglądają tak dziwnie. Dylan zaliczył. W ten sposób. A teraz ja go zaliczyłem. Masz. To się nazywa powolna piłka. Kurde, zjebałeś moją strategię. Moja obrona jest żelazna, nie pobijesz jej. Ale nie, w sumie to jest do sterowania tak naprawdę. Jakoś tak jest całkiem okej. A weź się zatrzymaj, żeby nie mógł trafić czy coś. Jakoś tak, żeby na środku się zatrzymało. Ciekawe, co wtedy się stanie. O, wow, samobuja sobie strzeliłem. Ta gra powinna być, tak powinna być. Ale no... Puck off table? Chyba fuck off table. O, do widzenia. Tak to jest ten kudłaty! Nie pokonasz go! Bo ja nim gram. O kurde, nie! Dwa razy! Zestrzeliłem sobie. O kurwa no! No co jest? Dobra, ta gra się, bo strzelam sobie samobuje. No! Kiedy uznałeś na sobie samego autu? Nie! Kurde, znowu! No tak, bo on jak tutaj miał wywalone, no nie? I tak automatycznie wrócił, no nie? To wtedy raz strzeliłem sobie przez to gola. No, giń!
Kudłaty cię pokona. To jest najpotężniejsza... Nieważne. Nieważne. Kudłaty został pokonany. Kto by się spodziewał? I oczywiście przez Afroamerykanina. Co tu się dzieje? Dylan na pewno brał jakieś dropsy. Dobra, o, rzutki. Lubię rzutki. Znów chcę być kudłatym. Highscore 301501. A po prostu highscore i tyle. Flashbacki z No Nut November. Jeszcze blond czyje się cieszy. Dobra. No, rzucaj! Nie lubię, nie podoba mi się system punktacji w rzutkach, ponieważ moim zdaniem im bliżej środka, tym więcej punktów powinieneś dostawać. Ale co tam? Wow, 4! Uuu! Kto by przypuszczał? Ja umiem celować w sam środek. W CS-ie to nie bardzo, ale... No kurde! Zero! Ja takim dobrym rzucaczem jestem... Powinienem, kurde, same dziesiątki trafiać. O, 18 też może być. Bo trafiłem w 18 pełnoletnią. A teraz już nie. Idę do więzienia. Serio, to były takie kreskówkowe wersje. Kenny nawet fajnie wyglądał. I na kudłatego sugeruje, że znowu brał niebezpieczne podkłady z Kubi Chrupek. Triple! Oh baby, a triple! O, prawie. Kurde, znowu niepełnoletnia. Game over! Jest! Cieszę się mimo tego, że game over zaliczyłem. O! Okej. Okay. Jestem lepszy od Joela, si pałę granddadowi. Tak jest z wyrolem. Jestem z wyrolem, jestem grzeczny. Wydaj bilety. A w sumie... tickets. Nie mogę wydać. Chyba, że... Ile? A nie, to... A nie! Bo to... chyba muszę ileś tam razy zagrać, żeby zebrać te bilety w każdej dziedzinie i później odblokować coś dodatkowego dla tej dziedziny, w której te bilety zbierałem. Trivia. Ja jestem bardzo mądrym człowiekiem. Choose select. Jestem lepszy od Joela. Pyply, ścicie mi! Spin! Tylko nie dzieci, tylko nie dzieci! Kurwa! How light travels? Kurwa. Hona Lee? Kto to kurwa? Aladdin? O, dziękuję za followa Grucha. It's not a legal pitch in baseball. Palm ball? Ja nie znam się na baseballu! I trzy pytania dla dzieci nie zaliczyłem, no. Shaggy zmasakruje te dzieci. Jestem grzeczny, powiedział PG, który powiedział komuś, to mu ssał pałę. O! O, coś dla mojego IQ. Jaki software program jest używany, że... Browser! Jest! Lucky guess! Żadny lucky guess! Najszybszy kot w Afryce. Cheetah. Jest! City of Kissimmee... Co? Nie wiem, nie znam się na Ameryce, Floryda. O! Udało się! Widzicie?
To są kurde pytania na moje IQ. Te dzieciowate wypierdzielać mnie z nimi. Nie zaliczył trzech pytań dla dzieci, czy jest potem. Jest, dobra, nie, sporty to jeszcze chujowsze. Charlie Garner made NFL Pro Bowl Witch Team. Nie mam zielonego pojęcia, ale udało mi się. Nie wiem. Late Football Bill. Nie wiem. W sportach też jestem do niczego. Dajcie mi znowu coś na moje IQ, nie? Dobra, muzyka może być i tak to pewnie spierdolę. Gitara z Brian Jones first seen with frequently. A ja nie wiem! Sides gave in Los Angeles the other great guitarist in the band. Bush! Nie wiem! Robin? Nie. Kurwa. Gdzie jest północ? Na północy! Czy mogę już przestać? Ten quiz się... Mam na niego za dużo IQ. Dobra, filmy, zobaczymy. Night Court? Co to kurde jest? Ja nie wiem! Balif, nie wiem. 2, 4. Bridge? What's that Jones DVD or they find? Nie mam... Maska Zorro? O, udało się! My Brother? Nie wiem, co to za film! American Black Film. O! Oczywiście, że to było dobrze. Game over. 7 biletów. New high score. PG. Tutaj Joela nie ma. Niech spierdala. Quiz filmów, ale pornograficznych. No, te zwy role z Lenny Face'a na pewno. Nie chcę przez to jeszcze raz przechodzić. Nawet nie mogę się cofnąć. Pewne zwy role z Lenny Face'a na pewno by na takie filmy odpowiadały wszelkimi, kurde, możliwymi sposobami. O, kto, z kim Shrek się umarł? Tym ze smokiem, nie, z Fioną. Się zaręczył. X-Men United, what name of the Doctor playing? O! Patrick Stewart. O, to akurat wiedziałem. Keeping the Faith? Co to jest? Tom Cruise. Nie. Dobra, mogę stąd... Nie, stój. Close. Ja chcę stąd po prostu wyjść. Nie chcę na wszystko odpowiadać znowu. American Team. Quiz filmów. Może znowu zrobimy dzieci. Nie. Dobra, mogę stąd wyjść. Whatever. Po prostu będę klikał w byle co. Ale to jest głupie, dają ci tryb, z którego wyjść nie można. Chyba, że... O, możesz! Jeden trzeba było wcisnąć. Dobra, quit game. Nie, ja chcę quit. Dobra. Lecimy, kurde, dalej. Jestem do niczego w koszykówce, więc to na pewno mi się nie uda. Ale kurde, mogliby tutaj dać możliwość tworzenia swojej własnej postaci. Chociaż to byłoby na plus. Albo importować z ten mi swoje. Dobra, ready, set. Wypierdalaj. Rzucaj! O, udało się, chwila. O! Nie, ja wciąż nie... O, dobra, już kojarzę, już wiem, jak trzeba rzucać. Zdobędę wszystkie punkty. Wszyscy będą mi zazdrościć. Rzucaj! Koszykówka jeszcze spoko. Moją zmorą lekcji w UF była siatkówka. Moją piłka nożna. No kurde, przynajmniej jeszcze jeden... Punkt! Kudłaty! Time's up! No kurde, tyle piłek rzuciłem i trafiłem raptem 10 razy.
O, pipigie! Niech będzie. Ale i tak jestem pierwszy. Stopień. Pigie w chwili, gdy rzuca płodami do śmietnika. Kurde, cicho! Quit game. Ultra Instinct nie działa w tej grze. Fajnie było, jeśli można by pograć w rzut kartem. Przepraszam, że to powiem, ale zsie pan w rzucaniu piłką. Skill ball! O, po ostatnim żeśmy wszyscy widzieli, jakiego mam skilla w kulach. O nie, chyba wiem, co to jest. Coś jak kręgle? A, no, to kojarzę. To jest całkiem fajne. Dobra. Nie no kurde, nie tak powoli. Aktywuj swój ultra instynkt. Nie. Kurwa! Rzucaj! Udało się! Się nadaje do ASMR? No kurde, czyli muszę za każdym razem czekać, aż ta piłka wróci! Gidź, szmato! No ja macham z całych sił i kurde, ona leci 2 metry na godzinę. No. Daj, madafaka. O, nareszcie ogarnąłem, jak to się robi. Chyba. Chciałbym zaliczyć 100. Kiedy wpychasz samochód, brzmisz jakbyś zrobił ekstremalny fapping. Ja tylko próbuję piłką rzucić, okej? Jestem grzeczny. O! Zaliczyłem 20. I znów 10. Good game! Wcale nie musiałeś się napocić, żeby dostać ten high score. Okej. Okay. Trina, Troy, Vivian, Steve, Joseph. Jestem lepszy od Josepha Joestara. To jest najważniejsze. Ten emo to prawie jak ja. Dobra, quit game. Chciałbym zaliczyć 100. No cóż, każdy ma jakiś fetyszyn, nie? Chociaż przecie, patrząc na jej wiek, ma po sklepie się w łóżku. Pink cup. Zaliczyłem 10 FBI Open Up. Rozumiem fetysz, ale kukowite to dziwne stopień. Jak ktoś zdobył 2 punkty, to chyba nielegalne. Właśnie! Też jestem ciekaw, jak można zdobyć 2 punkty, jak kurde najmniejszą punktacją jest 10. 10 jestem grzeczna teraz, które to kłamstwo. Hej Brokon! Nie zaliczą najczęściej 10, ale policja ma pełnia. Dobra, aim toss. O nie, znowu będę... Teraz będę musiał wkładać moją piłeczkę do... tych... do szklanek. No, napierdalasz? Chwila, how to play. Sterowanie! Właśnie. Lock. A, w ten sposób, dobra. Nie, już rozumiem. Kurde, no co jest? Ugh!
cholera jasna! O, udało się! Dobra. Dobra, dobra, już chyba ogarnąłem, jak się rzuca. Chcę jakiemuś przyjebać w jaja. Szkoda, że moim celownikiem nie mogę wycelować w komuś w łeb. Ale może jak tak, kurde, ta kulka się odbija od tych szklanek, to komuś headshota pewnie zaliczyło. Cześć wszystkim, hej demono. Ciekawe, czy jakby PG grał wrzutki w realu, to też by wydało takie dźwięki. Dobra. O, udało się! Zaliczyłem sam środek. Jest kolejna dziesiątka, to źle brzmi. W sumie ile mam tych szans, tak naprawdę? Ile mam żyć? O! Jej! Ta załamka ludzi obok ich achuch opy, je ty mnie zadziwiasz i pobudzasz moją wyobraźnię! Jakby PG grał wrzutki naprawdę, to przede wszystkim zabiłby wszystkich barze, a tarcza by nie ucierpiała. Mi się te dźwięki podobają, o nie! Nie! O! O, komuś walnąłem w nogawkę! Daj, motherfucka! Musisz 100 punktów bić. O, właśnie to jest najgorsze. A ten Mudzin jest smutny, że nie trafiam. On wie, że dopóki nie ogarnę 100 punktów, to się stąd nie wydostanie. Więc tak naprawdę jego przeznaczenie wisi w moich rękach. Mówi się tak? Chyba nie. Kurwa. A i się nie fapi. Nie fapie! No nie, no ja w życiu nie wrzucę tego. Przynajmniej mogę ponapierdzielać piłeczkami w przechodniów niewinnych. Dobra, spróbuję jeszcze parę razy i wyłączam to. W sensie tą gierę, bo jeszcze nam zostały chyba ze dwa tryby. O, zamknij się! O! Kurde. Wkurza mnie ten, co po lewej na mnie się gapi. Tego reakcję. Ja się staram, okej? Wiem, że masz żonę, dzieci i kochającą rodzinę i pracę. Ale to jest ważniejsze. Utknąłeś w tym purgatorium, dopóki ja nie ogarnę tych 100 punktów. Ja w ciebie wierzę, senpai. Kurde! Piłeczką w murzyna. Chciałbym! Chwila, może? O! Niech to! Pomyśleli o wszystkim. Chyba, że... Kurde! Może tak? Chwila. Tak? O, prawie, prawie. Tak. Nie, kurde. A może w tamtego spróbuję? Co tak stoi? Wygląda na mafiozę. Chwila, może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie! Kurde, jeszcze trochę. Tutaj. Prawie! Czyżby?
Nie wiem, przeszło przez jego tekstury. Nie, nie, chyba się nie udało. On też utknął w tym purgatorium. Jeżeli nie trafisz, to ten Mudzin zdechnie z głodu, dlatego postaraj się. Dobra. Co to za gra i tak w ogóle to się ma? Hey Mortal Man. Ta gra to gówno. Ale w sumie to może być dobra strategia, żeby odbijać od stołu. Nie, jebie mnie to, nie chce mi się już to grać. Zobaczymy inne tryby. Ta piłeczka zakrzywia czasoprzestrzeń. Ej, nam jeszcze jeden został. Shuffleboard. Jeden. I biedny kudłaty, nie dam ci dzisiaj spokoju. O nie, znów będę musiał machać pilotem. Bo o to w tym chodzi. Dobra. Nie. Dawaj. O, dobra. Jeden. Dwa. Awesome! Udało się. W końcu stoi ten dziadek z memów. Ano! To on! A ja biję się z Michaelem Jacksonem. O kurwa, ten uśmiech i te oczy! Człowieku, w życiu się do mnie nie zbliżaj. A, dobra, to może wpaść tam. Harold, co ty tu robisz? Ten dziadek i same baby niepokojące. No, wygląda na to, że dziadek musi być kasiasty. Dobra. A jakże to na Mudzina zbije do dziury, to znaczy, że traci punkty? Może on sobie też podbić punkty. Okej, rozumiem. Ham. Jezu, ten uśmiech mnie będzie do końca życia prześladował. Dawaj, wywal go. Great shot! Will Smith zmienił się na Michaela. Dobra. Ja dam z siebie wszystko. Nie wygra tak łatwo. Dawaj, do czterech! Dobra, nieważne. Wszystkie ryje dadzą mi koszmar. Myślę, że Michael najgorszy ma. On ma najgorszy ryj i to tyle. Wezmę, spróbuję wybić jego żetona. Ale nie, swojego zabiję za to. Chociaż nie, może? Zabiłem. Dobra. Giń! O nie. O dobra. No, do widzenia, gnojku. Zastrzel Harolda. Chciałbym, ale nie mogę. Kurde, ta żółta labadziara w tej sukience z tą miną. A, suń dla mnie krążkami. Lubię to. Dobrze, senpai. O nie.
ale to nic. Weź mu wybij zęby! Ci ludzie tak się nad tym skupiają, jakby do tego ich życie zależało. Szczególnie ta małpa w żółtym. Good. O mój! Nie pokazujcie mi więcej jego ryja, błagam. A mogę jeszcze przesuwać w ten sposób. Dobra. Nieważne. Ja w żółtym ma jakiś za długi podbródek. Ale małpa w żółtym nie jest brudna rasowo. Giń! Giń! Nie ja miałem zginąć! Ale ten dziadek ma papcie na... A to nie... A... Ja myślałem, że to są sandały ze skarpetami. Dobra. Zrobimy tak. Giń. Po czym puściłem lekko żetona. Ich całe życie to gra, ta gra to zło. Może zależy od tego ich życie. A giń, kurde. Dobra, już mi się nie chce grać, chyba myślałem, że mniej więcej wiemy, na czym polega ta giera. Quit game. I to chyba będzie wszystko, jeżeli chodzi o gay party. No, już wszystko widzieliśmy. No, szczerze mówiąc, no też aż takie złe nie było, ale to też bardziej, no, tu gry na przeglądarkę działa bardziej niż normalne. Takie te, pewnie sraky mają, a nie chcą przegrać gry. W ogóle jaką masz edgy koszulkę? Dobra, start. Ja pierdzielę, 2 godziny i wszystkie 4 gry żeśmy ogarnęli, ostatnia nam została. Jak szybko poszło, całe szczęście, że 3 tym razem nie wziąłem, bo stream może trwałby z 10 minut. Okej, więc ty... Settings. Uninstall game. Game only. Ok. I został nam tylko ice hockey. Ach. Gay party lubię. To tego nie wiem. Co byście później powiedzieli na randomowe granie? Przez jakąś... Która godzina? 17, tak? Z jakąś godzinę, półtorej, co byście powiedzieli na to, na luźne granie i gadanie. W sumie ja bym... O, dobra, tym razem muszę nunchaka mieć. Pierwsza gra z nunchakiem. To może włączymy Heavy Rain. Nie dziś, jutro. Bo na Heavy Raina to... lepiej mieć cały jeden dzień zaplanowany. Czy mi się zdaje, czy to jest to samo, co te... Te Beach Kart Racing. O mój Boże, to jest to samo. W sensie... Te same menu i wszystko? I Pumba jeszcze był. To jest kurwa to samo! Opcje, how to play, controls... Main game? Nieważne, jakoś to się ogarnie, dźwięk. Daj wszystko na maksa, żeby słyszeć te słodkie kurde nutki. Ciekawe, czy będzie glozel. Ekshibicja. Want some fun. No, raczej chcę trochę fanu, ale ta gra to chyba nie będzie definicja fanu. O, wszystkie gwiazdy, jakieś nerdy. O, jakieś osy. Dobra, już Pumba mi się podoba. I Team Inferno. Dobra, ja chcę Pumbę.
difficulty. Very easy. Czas okresu 30. Ring 1, 2, 3. O, zaraz, wężowy jakiś był. Home of Team Mega Wąż 9. Powrót dziadowskiego sterowania. No, zobaczymy. Skill! I znowu, kurde, z Mudzinami się bijemy. No, zaraz mnie pobiją. Chwila. O, udało mi się? Zaliczyłem jeden period. Chwila. Może powinienem był zobaczyć, jak to się gra najpierw. Chociaż no, tutorial byłby całkiem miły, ale widać, że na to trzeba przeznaczyć budżet. Koniec okresu. Zaraz cię okradną. Dobra, który ja jestem, a który nie ja? O! Ja na serio nie wiem, o co chodzi. A to A zmieniam ludzi, którzy mi steruje, tak? O mój Boże. Gdzie jest krążek? Kto ma krążek? Komu w pierdol mogę dać? Ja mam przez ten cały czas! Giń! Zajczy się okres, o cholera. Stowka gra, gdzie walczy z Mudzinami. Jak oni tak ładują to? Jak w ogóle oni strzelają? Jak się strzela tu? Przestańcie! O mój Boże. O, ja mam! Nawet nie zdążyłem nic... O, wypierdalaj. Coś mi się zdaje, że w to też mi już się nie chce grać, bo już patrzyłem, zobaczyłem, na czym to polega i już wiem, że nie ogarniam, o co chodzi. How to play. Serio, wy będziecie to robić w napisach, nie? A nie w normalnych tutorialach. No chyba was popierniczyło, takie rzeczy w tutorialach się robi. Typu demonstracja i te, no. No, czytać to czytać sobie mogę, ale nie zapamiętam tego wszystkiego. Nawet nie piszą, jak mam strzelać. Chwila. Sterowanie, może tutaj. Basic Special. No, tyle to ja wiem. Switch Player. Change. Nie. Nie, czemu? Po ki robić machanie Wiilotem jako podstawowa funkcja, która mogłaby zostać przypisana do przycisku? Temu nie strzelałem, bo trzeba było machać. Steel. Pause game. O mój Boże. Co się dzieje, kurwa, kiedy Minecraft? To już bieda, Rocket League jest lepsza. W bieda Rocket League przynajmniej można szmaty strzelać. Special shot, special chain shot. Tu jeszcze jakieś skille są. Turbo, to jest o wiele za dużo jak na shovelware. Ale przynajmniej się postarali jakieś nowe rzeczy dodać. Szlalom. Turn. A, to wygląda jak fajna sprawa. By cierpieć. Więc... po prostu na minigrach się skupmy, bo... Ech, ta... Bieda Rocket League, można zrobić jaja versus jajniki. A tu można zrobić biali kontra czarni. No. A, w ten sposób. Je, zaliczę wszystkie pachołki. Jest! Congratulations, you have set a new record time!
odpierdalam stąd. Nie wiem już, co jest bardziej niepoprawne. Ta gra została zrobiona na narkotykach przez Murzyna. Szlalo ma może dość. Chwila. Ta, zróbmy moving targets. Hook limit. Niech będzie jeden. No zobaczmy to, co ta gra ma do zaoferowania. Jak się strzela? A teraz B się strzela, co? Czy nie? No... Chwila. Myślałem, że jednym przyciskiem to się robi. O, dobra, nie, trzeba machać znowu. Gin. Daj, madafaka! Ja pierniczę. Trzeba, kurwa, się namachać! O, 1000. Gin! O, niechcący. W momencie odwracania głowy ma tak cholernie płaską. O, wow, udało mi się. Przynajmniej 1000. No nie wiem, raz macham tym pilotem, raz to robi, raz nie. Fuck this shit. Tak, tu w menu nie mogę zobaczyć, jak to się robi, co? Ja pierdzielę. Ile to ta gra chyba ruszyła na klamce od Zaporożca. Ja, czy w ogóle mój Willot działa? Nie, nie działa! Gdzie jest kursor? O, jest, dobra. Dawaj! Szkoda dnia! Nieważne, spierdalam stąd. Main menu. W dupie mam to. Co ja oglądam? Czy jestem na kwasie? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Już mieć 3200 punktów, żeby ci płacili. Nie, zaraz. Opcje. How to play. Nie. Sterowanie. Minigame. Tak właśnie robiłem! I nie ogarniało się. Dobra, czy w ogóle to chcę robić? Save left, save down, save right. I want to save my soul. Nie, kurde. Mi się wydaje, że to już chyba wszystko. Nie chce mi się w to, kurde, grać już. Muszę się wyleczyć. Muszę zagrać coś dobrego, żeby moje chęci do życia, kurde, przybiegły z powrotem. Save Sombra. Na RPG było zabawnie. A dzięki. No to najważniejsze, że wam się podobało. Że wam się podobało. Co? Pierdolnęło coś. Mój zegarek spadł. Chwila. Dobra, chyba nie pobił się, ale bateria już chyba się skończyła, bo... O fuj, ta bateria chyba jeszcze wycieka. Kurde, jak stara ona jest. Le. Trzeba będzie ją wyrzucić później do jakiegoś specjalnego worka czy coś. Dobra. Trzeba będzie wsadzić jakąś nową. Tak więc no, która godzina? 17:11, tak? Kurde, myślałem, że ten odcinek będzie nieco dłuższy. Kurde, 5 gier w 2 godziny. Nawet mniej, bo jeszcze gadaliśmy przed streamem. Ja pierdzielę.
wychodzę z wprawy. Zegarek chciał zrobić zamach. Nie wiem, to... Tak trochę byłoby chujowo kończyć to po 2 godzinach prawie, no ponad. Więc no, tak jak powiedziałem, co byście powiedzieli na jakieś randomowe granie czy coś. Załączę sobie coś na PlayStation 4 i żeby te fekalia zmyć z twarzy. No nie. Nikt nic nie wie? Zaraz, co? Albo to duchy, albo Yandere z szafy wyszła. Gdzie? Nie! Dobra. Wiem, co możemy zrobić. Wiem, co możemy zrobić. Co byście powiedzieli na Smasha? Na Wii U. To były przepiękne 2 godziny gówna. Zaraz, Wii Menu. Yes. Tak, Smash jestem za. Tak, teraz nareszcie będę mógł dać wpierdziel Linkowi za te wszystkie lata zniewagi, wtedy kiedy mnie zajebał na streamie wcześniej. Kiedy to było? Rok temu? No, rewanż, bitch! Poczekajcie chwilę. Tego to w takim razie. Ja na chwilę zatrzymam stream, żeby się podzielił. No nie? I... Dajcie mi 5 minut, jeszcze pójdę siku czy coś, po picie jeszcze skoczę i no, będziemy smaszować. Więc no, dlaczego Linkowi to ładny chłopiec? Bo śmierdzi! Dobra, to nie odchodźcie nigdzie, ja za jakieś 5 minut ZW i będzie smasz na jakąś godzinę, może nieco więcej. Dobra, to na razie!